Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczynając, dlaczego akurat Łupta? Tu mieszkam od lat, tu od lat działałem w samorządzie, tutaj byłem w końcu dyrektorem. Stąd mieszkańcy gminy powierzyli mi mandat radnego w powiecie. Dlatego Łupta. Skoro mieszkańcy powierzyli mandat radnego, to szybko przechodzimy na ten grunt powiatowy. Dlaczego radny? Panie redaktorze, ja tak zostałem wychowany w duchu działalności społecznej. W moim domu rodzinnym od lat z ojcem prowadziliśmy dysputy społeczno-polityczno-gospodarcze. Ojciec od lat był działaczem, takim społecznym wieloletnim radnym Rady Miejskiej w Nidzicy, był później przewodniczącym Rady Miasta, ostatecznie radnym powiatu nidzickiego. No i zawsze ta działalność społeczna, że tak powiem, była gdzieś tam w orbicie naszych zainteresowań. No, po prostu jest taka trochę jakby tradycja rodzinna. Że no, w ostatnich latach Łupta bardzo poszła, że tak powiem, infrastrukturalnie do przodu. Praktycznie 99% gminy jest skanalizowane, zwodociągowane. To jest ewenement na skalę kraju. Pomijam położenie gminy, na które jest po prostu bardzo atrakcyjne. Tutaj naprawdę wiele osób przyjeżdża, osób, które, że tak powiem, są znane z pierwszych stron gazet, czy pierwszych stron, czy z telewizji. Tutaj wielu aktorów ma swoje domki letniskowe, wielu polityków. No to jest miejsce, w którym chce się żyć, w którym chce się mieszkać, ale i też wypoczywać. Miejsce piękne, a ludzie? Mieszkańcy Łukty to jest naprawdę bardzo mądra społeczność. To są ludzie, o których można powiedzieć same dobre rzeczy. To ludzie bardzo, bardzo rozsądni, to są ludzie, którzy angażują się w życie społeczne, chcą się angażować. To widać przy naszym Domu Kultury, prawda? Gdzie no ta działalność, że tak powiem, taka obywatelska, naprawdę bardzo fajnie się rozwija. Ja to zaangażowanie zaobserwowałem jeszcze na innej płaszczyźnie. Ostatnimi czasy tym mieszkańcom i naszym widzom, którzy nie wiedzą, pan Wojciech Paliński jest też, poza tym, że przewodniczącym Rady Powiatu Ostrudzkiego, również pracuje w Ostrudzkim Szpitalu. No tak, to już. Takie zaangażowanie tutaj lokalne wójta zauważyłem, który w liście otwartym niemalże nawoływał do pana odwołania z tego stanowiska. Panie redaktorze, takie zaangażowanie miał pan na myśli? Panie redaktorze, pozwoli pan, że ze względu na dobro gminy ja nie będę tego komentował. No, ze względu na dobro gminy to ja wierzę w to, że wójt pisał. Skoro się podpisał, to pewnie pisał. Natomiast nie chcę odgrzewać spraw, które stawiają gminę naszą w pozycji takiego, no nie chcę tu używać jakichś mocnych słów, ale w pozycji niepoważnego gracza. Pan może nie chce, ale wielu ludzi na pewno to interesuje, wielu widzów to interesuje i mnie również to interesuje. No to prawda, wiele osób pytało mnie, dlaczego nie odpowiadam, dlaczego siedzę cicho, dlaczego z tym nic nie robię. A dlaczego pan z tym nic nie robi? Panie redaktorze, pan zapewne czytał ten list. No tak, nawet publikowano. No to sprawa sama się komentuje. Widzowie może nie wiedzą. Ech.
Ja staram się nie komentować, że tak powiem, zaczepek, który pan wójt w moim kierunku. To inaczej zapytamy. Był pan też przez pewien okres czasu dyrektorem tutejszej szkoły. No, skończyło się to w taki sposób dosyć nieprzyjemny. No, dla mnie z pewnością. Tak. Dla pana na pewno, ale myślę, że i dla samego wójta, i dla ludzi, którzy w ogóle byli w tę sprawę zaangażowani. No wójta? No, zrobił co chciał. Aczkolwiek odwołał pana z powodu takiego, że nie spełnia pan wymagań. Panie redaktorze, jako zarządzający życzyłbym sobie, aby moi dyrektorzy tak, że tak powiem, w takim stopniu zaangażowali się w swoją pracę, jak ja to robiłem. Tak pan dobrze ocenia to? Obiektywnie. To dlaczego pana zwolnił? Nie chcę tego komentować. No nie, no to nie uciekajmy. No. Umówiliśmy się na to, że będą trudne pytania. Ale... To prawda. Myślałem, że ten etap mam już za sobą. Widzę, że... Nie mamy za sobą, bo nie padły rozstrzygnięcia. Padły. Rozstrzygnięcia sądów, rozstrzygnięcia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. To jakie padły rozstrzygnięcia w sądach? Pierwszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podtrzymywał decyzję wojewody o złamaniu prawa przy moim odwołaniu, złamaniu prawa przez wójta, wykazał, że zrobił to z rażącym naruszeniem prawa. Sprawa pierwsza. Sprawa druga. To właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny wykazał, że nie było żadnych nieprawidłowości finansowych. No jak to nie było? Osobiście oglądałem relacje z sesji, na której wprost powiedziałem, że przekroczył pan nie raz, a tam kilkukrotnie plan finansowy. No, panie redaktorze, właśnie w tym jest problem, ponieważ wójt wielokrotnie mówił różne rzeczy, natomiast nie ma nigdzie to ani odzwierciedlenia w rozstrzygnięciach sądów, nie ma to uzasadnienia w dokumentach. No poza tym, że wójt mówi nic z tego nie... To co, kłamał? Oczywiście kłamał. Wprost mówię, kłamał. Jest pan pewien tego? Oczywiście jestem pewien. Wprowadził opinię publiczną w błąd. Może to nie pytanie do pana, ale to co mogło mu przyświecać? No, jaki cel tego kłamstwa? To znaczy, panie redaktorze, ja nie chcę wyciągać pochopnych wniosków. Ta sytuacja dla mnie od początku jest dziwna i niejednoznaczna i bardzo, bardzo no, brakuje mi nawet słów, żeby to opisać. Jeżeli zwalnia się dyrektora, który, że tak powiem, z końcówki powiatu, tam gdzie jest napis koniec peletonu, no wyciąga szkołę po pierwszym roku pracy do czołówki województwa, po drugim roku pracy do czołówki w kraju, jeżeli chodzi o wyniki nauczania. Jeżeli dyrektor, który w ciągu 2 lat ściąga praktycznie 2 miliony środków dodatkowych, czy to w formie projektów, czy w formie różnych grantów, czy w formie nawet darowizn od różnych sponsorów, który poszerza bazę szkoły, który remontuje szkołę, nie ze środków gminnych, chciałbym to podkreślić. Ta szkoła nie była remontowana ze środków gminnych, to były środki zewnętrzne. No, tak naprawdę to w gestii organu prowadzącego jest remont szkoły. Dyrektor ma tylko zarządzać tym, co dostanie od organu prowadzącego, a ja chciałbym pokazać, że potrafi i myślę, że w opinii wielu rodziców mi się to udało. No to stąd też wynik do powiatu. Ja tam uzyskałem prawie 600 głosów. No myślę, że to jest spore poparcie. To był 5 czy 6 wynik w powiecie, także myślę, że ta moja praca została bardzo doceniona. Która w zasadzie zaraz została zdeprecjonowana. Bo jedna rzecz mnie zastanawia. Wójt, zwalniając pana, podejmując taką decyzję,
musiał wystąpić i zapewne to zrobił. Do kuratorium o opinię, o nie wiem, wyrażenie zgody. Tak, to prawda, to jest wymóg formalny. I z tego, co ja się orientuję, proszę mnie poprawić, jeśli kuratorium stwierdziło, że może pan dzwonić, że powinien to. Tak, może dzwonić. Dlaczego? Wójt przytoczył wiele kłamliwych argumentów. Kurator. Niestety, ale, ja zaraz pozwoli pan, że ja... Żebyśmy nie poszli w zbyt ogólne stwierdzenia. Ja zaraz zacznę mówić o konkretach. Kłamliwych argumentów, których po prostu kurator ówczesny nie zweryfikował. Ale te argumenty były istotą tej sprawy. Istotą tej sprawy było to, że znaczy istotą zgody na moje odwołanie było to, że nie zawiesiłem nauczyciela, który miał postawione zarzuty znęcania się nad uczniem. W momencie nie zawiesiłem tego nauczyciela, w momencie podjęcia tej informacji. Ale jak się okazało, miał pan rację. W konsekwencji została oczyszczona. To znaczy ja zawiesiłem tego nauczyciela w momencie, kiedy prokuratura postawiła nauczycielowi zarzuty i wtedy musiałem to zrobić obligatoryjnie. Natomiast w momencie, kiedy podjąłem informację o tym, że ten nauczyciel prawdopodobnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad dziećmi, nie miałem żadnych dowodów. Wielokrotnie konsultowałem to z prawnikami i prawnicy powiedzieli wprost. Nie ma dowodów, nie wiem, nagrań, czyli świadków. Pana odczuciu, to, że pan nie zawiesił nauczyciela, w konsekwencji wpłynęło też na zgodę kuratora do tego, żeby pana zwolnić z funkcji dyrektora. Dokładnie. Ponieważ nie zapewniłem bezpieczeństwa dla uczniów. No, tutaj kuratorium miało taką bezpieczną furtkę. No, bezpieczną. No, nikt nie bierze jednak pod uwagę społecznych aspektów tej sprawy. W momencie, kiedy podjąłem tę informację, trwała kampania wyborcza. Pani ta startowała na radną Rady Gminy Łukta. Każde moje działanie, jeżeli bym mnie zawiesił, byłbym zaraz oskarżony o to, że działam politycznie, prawda, i tak dalej. No, tak źle, tak niedobrze. Ostatecznie to ja po głowie dostałem także. No tak czasami bywa. No. Tak czasami bywa, pewnie. Ja z tym nie ubolewam nad tym. Takie są niestety społeczne konsekwencje pełnienia pewnych stanowisk, wysokich stanowisk. No i ja to rozumiem i przyjmuję to do wiadomości. No właśnie, o tych konsekwencjach pełnienia wysokich stanowisk to mieliśmy okazję się przekonać, szczególnie ostatnio w momencie, jak pojawił się problem w szpitalu, ale nie o tym mieliśmy dzisiaj rozmawiać, bo jak pan twierdzi, te problemy są rozwiązane. Tak. Z kolejnymi będziecie sobie radzić. Został pan zwolniony. Kuratorium wyraziło zgodę. Twierdzi pan, że to były, że wójt na sesji rady powiatu, na której mówi, że w zasadzie z tej wypowiedzi, z sesji rady gminy, przepraszam, z tej wypowiedzi wynika, że no jest pan. Wynika, takie można odnieść wrażenie, zachować jeszcze jakąś poprawność w tym wszystkim, że jest pan przyczyną wszelkiego zła, jakie pojawiło się w tej gminie, znaczy zła w kontekście problemów finansowych gminy Łukta. Tak, tam jest takie wrażenie, ja przynajmniej oglądając tę sesję odniosłem, że nie składa pan jakichś deklaracji, przez to gmina musi zwracać środki, że no to coś. To może zatrzymajmy się w tym punkcie, panie redaktorze. Gmina musiała zwracać środki przez, że tak powiem, własne działania. Ja w tej sprawie stanąłem przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. No i tam, że tak powiem, no, w trakcie kontroli, no tutaj, że tak powiem, cała
całe to nieszczęście, że tak powiem, spowodowane z koniecznością zwrotu, no zostałem ja tym obarczony. No ale całe szczęście istnieją obiektywne organa, które, że tak powiem, sprawdziły tą sprawę, jak faktycznie ona miała miejsce. No i co z tego wynika? Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, no powiem szczerze, dla mnie wystawił laurkę, ponieważ napisał, że Wojciech Peliński jest osobą kompetentną i może i przygotowaną do tego, żeby zajmować się stanowiska związane z dystrybucją finansów publicznych. Przy czym zauważył również, że to po stronie Urzędu Gminy w Kłupcie leży problem, że wielokrotnie dyrektor, czyli ja, ówczesny dyrektor, próbował wymóc na gminie, panie redaktorze, dyrektor próbował wymóc na organie prowadzącym przestrzeganie prawa i respektowanie pewnych norm prawnych. No to jest ewenement. No nie mi to komentować, ale raczej to gmina powinna wymagać od tego. Tak jest. Tam jest jeszcze jest taki zapis, że niestety nie miał zrozumienia w tej kwestii. Tak? Coś takiego. Ja teraz literalnie dokładnie nie pamiętam, ale sens tego jest taki. No dobrze, czyli ja postaram się to usystematyzować, a pan najwyżej mi poprawi, jak. Następuje moment, to jest wrzesień 2015 roku, tak? Mhm. Gdzie zostaje pan zwolniony. 14 września. 14 września 2015 roku. Precyzyjnie. Precyzyjnie, to, tak. To ile czasu był pan dyrektorem? 2 lata i 14. Tak. Dosyć dokładnie pan to pamięta. Dobrze. I zostaje pan zwolniony, następują te postępowania, o których pan wspomniał, czyli przed wojewodą, przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Równolegle do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. No i co? Wójt na pewno przedstawia jakieś argumenty, broni się w tych instytucjach. Owszem, nawiązuje. Nie spodziewam się, wie pan, trochę zaczynam nie dowierzać temu, co, przepraszam, że wprost mówię, ale nie dowierzam ci temu, co pan mówi, bo wójt brzmiał dosyć przekonywująco na tej sesji, twierdząc, że ma dowody, no ma przynajmniej informacje, które to potwierdzają, że w tej szkole się źle działo od strony takiej administracyjnej. Tak, to prawda. W tej szkole o tyle się źle działo od strony finansowej, że nie był współpracy z kierownikiem gminy, który torpedował praktycznie wszelkie działania szkołowe zmierzające do naprawy finansów publicznych placówki. Owszem, wójt brzmiał przekonująco i to niestety miało swoje reperkusje w tym, że no, opinia społeczna, że tak powiem, no, był czas, że uwierzyła wójtowi. Niemniej jednak później, z biegiem czasu, zaczęły wychodzić pewne rzeczy na jaw. To znaczy, wójt twierdzi, że zostałem, że ja przekroczyłem plan finansowy, prawda, przez to gmina miała tak potężny finansowy. No, powoływał się nawet na jakieś, nawet nie jakieś, tylko na konkretne opracowanie. Tak, jakiś audyt, który później komisja rewizyjna stwierdziła, że nie był audytem, no w ogóle to też jest oddział, to też jest osobny rozdział i to też jest bardzo interesujące, co się wówczas działo. No ale wracając do tego przekroczenia planu finansowego. Wójt złożył doniesienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w związku z tym, że ja jako dyrektor przekroczyłem plan finansowy. I co się dzieje? No, Rzecznik Dyscypliny prosi o to, aby wójt udowodnił na bazie dokumentów, aby udowodnił to, że faktycznie dyrektor przekroczył plan finansowy. No i co odpisuje wójt? Wójt odpisuje, że dokumenty księgowe zaginęły. Znaczy jak zaginęły dokumenty księgowe? No jak to ja nie wiem, panie dyrektorze. Dokumenty księgowe zaginęły. Dokumenty księgowe szkoły były od marca 2015 roku już w Urzędzie Gminy, ponieważ
decyzją wójta zostało zabrane do Urzędu Gminy. Od marca, tak? Od marca, tak. Do września, jak jeszcze byłem dyrektorem, nie zgłaszał mi, że cokolwiek nie, że czegokolwiek nie ma. I w międzyczasie mówił, że prawda, że ja już jestem prawda, winny temu, że są długi i tak dalej. Później audyt, który w skandalicznych warunkach został przeprowadzony, niejako potwierdzał, prawda, że przekroczyłem plan finansowy, a w momencie, kiedy Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych poprosił o to, aby wójt udowodnił tezę, że faktycznie Wojciech Poliński przekroczył ten plan finansowy, wójt mówi, że dokumenty księgowe zginęły. Co więcej, panie redaktor, to wszystko jest, żeby sprawa była jasna, to wszystko jest w protokołach z kontroli. Co więcej, panie redaktorze, został wyczyszczony komputer główny księgowy. No to jest bardzo ciekawa rzecz, że został wyczyszczony bez możliwości odtworzenia danych. To też jest zapis w protokole z przesłuchania. Komputer, w którym była prowadzona księgowość szkoły, tak? Dokładnie tak. A tylko część szkolna zniknęła tej księgowości, czy również część ta związana z gminą? Panie redaktorze, nie wiem. Mnie interesuje tylko działka szkolna i ponieważ ja, że tak powiem, z tego musiałem się tłumaczyć. A w jakim momencie te dane zostały utracone? Z moich informacji wynika, że one utracone zostały w październiku 2015 roku. Czyli już po pana? Po moim odejściu, już oczywiście. Po pana odejściu z pracy. Czyli giną sytuację mamy taką. Stawiane są wobec pana oskarżenia. Audyt na podstawie czego był robiony? Audyt, który nie był audytem. No. Żebyśmy, jak to komisja rewizyjna stwierdziła, na podstawie czego? No, ale... Na podstawie dokumentów księgowych, które już w sierpniu były w gminie, ponieważ przypomnę, one były tam od marca, oraz na podstawie dokumentów, które wójt osobiście wyniósł w czasie mojego urlopu, nie poinformowawszy mnie o tym, który wyniósł po prostu ze szkoły. No, kwestia, czy miał prawo, czy nie, to jest jakby odrębna, ale wówczas robiąc ten audyt, czyli budując niejako to przeświadczenie, że pan jest tej sytuacji winny, dokumenty jeszcze były, tak? No tak, przecież audyt został sporządzony na bazie dokumentów księgowych. A później, już gdy zaczynają się tym zajmować profesjonalne jednostki powołane do nadzoru, nie na zlecenie wójta, tylko tak jak Regionalna Komisja Obrachunkowa, tak? Regionalna Izba Obrachunkowa. Izba Obrachunkowa, dziękuję. Czy tych dokumentów nie ma? No nie ma. Dlaczego? Ponieważ rzecznik jest osobą merytoryczną i on... Dla niego słowo wójta jest warte tyle, co ten zeszłoroczny śnieg. Dla niego istotne są dokumenty. No, jeżeli wójt formułuje pewne tezy, to niestety one muszą wynikać z dokumentów. Natomiast z czego wynikały tezy, które wójt, że tak powiem, sformułował, to ja nie wiem. Czyli co, wójt nie był w stanie już później czegokolwiek udowodnić? Oczywiście, no stąd wyroki uniewinniające, że w zasadzie je, Urzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Ja wszędzie zostałem czyszczony i wszędzie zostało wykazane, że problem jest nie z Palińskim Wojciechem, tylko problem jest z Urzędem Gminy w Łukcie. Osobach, ale o osoby też chcę zapytać. Bo nie chcę mi się wierzyć w to, że wójt był jakby inicjatorem całej tej sytuacji, choć w dużej mierze to z pana wypowiedzi wynika, ale on był dosyć krótko wójtem przed pańskim odwołaniem. Poróżnieni byliście jakoś politycznie na tym gruncie? Nie, no. Wprost przeciwnie. Do momentu wyborów byliśmy w bardzo dobrej stopie koleżeńskiej. Na sesji wypowiadał się nie tylko wójt, bo tam non-stop on spoglądał jakby szukając wytłumaczenia, szukając poparcia w kierunku pani skarbnik. To znaczy tak, problem jest z tym, że generalnie wójt... Wspomniał pan o problemie w
komunikacji ze skarbnikiem, stąd... Że wójt nie ma pojęcia, jak funkcjonuje budżet, ponieważ no nigdy nie zajmował się gospodarką finansową samorządu. Tutaj nie mam co do tego wątpliwości. No, błąd wprowadziła wójta pani skarbnik, która o finansach publicznych ma jeszcze mniej wiedzy niż no nie wiem, z tam szacunkiem taka podstawowa księgowa. Tak, ja wielokrotnie wykazując na problemy w komunikacji z panią skarbnik, nie chciałem wprost mówić, że one wynikają po prostu z daleko idącej niewiedzy. I myślą, że byłem niedobrym partnerem do rozmowy, ponieważ ja wiedziałem, o czym mówię i wiedziałem, o czym nie mówi pani skarbnik. To, czy można było postawić taką tezę, że to przede wszystkim pani skarbnik było na rękę? Myślę, że tak, ponieważ jest to bardzo dobra teza i myślę, że podparta wieloma dowodami. Ponieważ jeżeli ktoś przejrzy pewną korespondencję, którą ja prowadziłem z panią skarbnik, jeżeli ktoś zapozna się z dokumentacją, jaka była, prawda, między mną a panią skarbnik, mówię o dokumentacji, która jest korespondencją między nami, to będzie wiedział, że tutaj znaczy, problem jest... Jej nie, brak doświadczenia? Znaczy, długo było? Myślę, że to jest po pierwsze brak doświadczenia. Po drugie, to jest niechęć do nieustannego pogłębiania wiedzy. No, to mocno zabrzmiało. Mocno zabrzmiało, ponieważ... Niechęć jest... do nieustannego. Niestety, jeżeli się z skarbnikiem w sytuacji takiej, gdzie te przepisy zmieniają się naprawdę w tempie szybkim, to niestety trzeba mieć wiedzę cały czas. Odchodząc nieco, jak pan ocenia to, co się wydarzyło w gminie Łukta od momentu zmiany na stanowisku wójta? Już pomijając ten aspekt związany z pana osobą, tylko ogólnie. Panie redaktorze, jest takie prawo McDonalda. Jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz. I niestety gmina teraz się cofa, ponieważ się nie rozwija. Ja może podam kilka przykładów. Ja jako dyrektor w ciągu 2 lat ściągnąłem 2 miliony złotych do szkoły. Jako dyrektor takiej umówmy się, wiejskiej szkoły, prawda? Nie była to jakaś szkoła prestiżowa, to była po prostu zwykła wiejska szkoła, która miała potencjał, ponieważ ten potencjał został pokazany w wynikach nauczania i to jest wielki ukłon w kierunku kadry pedagogicznej. Pokazuje to, że kadra pedagogiczna dobrze zarządzana ma efekty. A ilu pan nauczycieli wymienił w momencie, gdy został pan dyrektorem? To znaczy ja nie wymieniłem nauczycieli. Ta kadra była... Tymi samymi ludźmi tak, zbudował pan oczywiście nową jakby jednostkę. Dokładnie tak. Ci sami ludzie, tylko dobrze zorganizowani, naprawdę potrafią sięgać szczytów. Faktem, że była dyscyplina pracy, że praca była dobrze zorganizowana i są tego wyniki. Ale wracając, tak jest, wracając do gminy. Przez, mówię, 2 lata ściągnąłem te 2 miliony złotych, tak, i zrealizowałem. Jeżeli spojrzymy na gminy podobne do Łukty, Dąbrówno, prawda, Małdyty, Miłomyn, Grunwald, przecież tam naprawdę dzieją się piękne rzeczy, wielkie rzeczy, tam jest realizowane masę projektów, tam wójtowie bardzo angażują się i ściągają, że tak powiem, środki do swojej gminy, tak naprawdę dla dobra i mieszkańców. Ale do tego jest potrzebny dobry skarbnik. Jest podstawa. Do tego jest potrzebny dobry skarbnik, dokładnie tak. Który ma otwarty umysł, który patrzy nie to, co jest dzisiaj, ale patrzy to, co będzie za jutro, to, co będzie i patrzy na problem gminy nie z punktu widzenia, że tak powiem, cyferek, tylko patrzy na gminę z punktu widzenia interesu gminy całej. Natomiast tutaj tego myślenia niestety nie ma.
tak jak mówię, no, te gminy ściągają naprawdę bardzo, bardzo dużo środków. A co ściągnęła gmina Łukna do tej pory? Przez 3 lata rządów obecnego wójta, co się w tej gminie zadziało? No, widziałem ostatnio fotografię w Urzędzie Marszałkowskim, marszałkiem, gdzie podpisywał dokumenty. Jeżeli chodzi o drogę do Ramo, to faktycznie ona będzie, no to jest dofinansowanie 200 tysięcy. No ale to jest przez 3 lata 200 tysięcy. No tutaj no, droga jeszcze do Morąga jest. Robię. No tak, ale to jest panie wójcie bez żadnego zaangażowania wójta gminy, ponieważ to jest inwestycja marszałka, to jest droga wojewódzka i tutaj wójt gminy nie ma nic do tego. No, tutaj wójt bardzo się cieszy, bo na początku kadencji miał możliwość przecinania wstęgi, jeżeli chodzi o otwarcie drogi, prawda, tutaj Ostruckiej, ponieważ ona została generalnie... No bo ten środek tej miejscowości tak dużo lepiej wygląda niż... Oczywiście, no, nikt nie mówi, że tak naprawdę wójt nie przyłożył ręki do tego. No, faktycznie on przecinał wstęgę, natomiast... To jak nie przyłoży? No to no tak, przy przecięciu wstęgi no faktycznie to... przyłożył. Natomiast to nie on, że tak powiem, lobbował za tym, ponieważ to robił poprzedni wójt Leonowicz. Po prostu nie wyrobił się z tą inwestycją. To przecież on podpisywał umowę na partycypowanie w kosztach tej inwestycji. To przecież jeszcze za jego kadencji była decyzja o wykonaniu projektu dla tej drogi. Przecież ona musiała być zrobiona dokumentacja techniczna. Paradoksalnie ówczesny wójt Malinowski był przeciwny temu, ponieważ on zadał pytanie jedno, czy jest stuprocentowa pewność, że ta ulica będzie zrobiona. Wójt Leonowicz powiedział zgodnie z prawem, że nie ma stuprocentowej pewności. Ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby taka inwestycja nie była, że tak powiem, zrealizowana. No i wtedy ówczesny radny Malinowski no, był przeciwny po prostu temu. No, są świadkowie, którzy to pamiętają. No może punkt widzenia zmienia się. Tak jest, no punkt widzenia zmieni się od punktu siedzenia, no dokładnie tak to jest. Ale jeśli chodzi o no urząd gminy, co więcej w tej gminie, bo ja z tego co obserwuję, z tego co też pana słucham, faktycznie tam problemy wewnątrz z rachunkowością czy z tego typu rzeczami może faktycznie są problemami uniemożliwiającymi w znacznej mierze rozwój tej gminy, czyli pozyskanie większych środków i tak dalej, bo tu znaczy, jednak trzeba mieć dobrą kadrę i ludzi przeszkolonych i przede wszystkim chętnych do współpracy. Czyli co? Gdyby inaczej, gdyby został pan, nie wiem, jutro wójtem gminy Łukna, co by pan zrobił pierwsze? To jest pytanie. Na pewno bym porządkował sprawy organizacyjne. Czyli co wyrzucił? W mojej ocenie. Tam 15 osób. Nie, panie wójcie. Przepraszam, panie redaktorze. Absolutnie nie. No przecież jak ja zostawałem tutaj dyrektorem, to przecież też była nagonka, że Paliński przyjdzie, będzie zwalniał. No przecież no, nic takiego nie miało miejsca. No poza jednostkowymi przypadkami. No ale to one wynikały zupełnie z takiej sytuacji. Mhm. Bieżącej, która wynikła. Natomiast no, nie było jakichś masowych zwolnień i tak dalej. No, to samo teraz ja słyszę, że już się zaczyna Palińskim, prawda, straszyć, że Paliński będzie zwalniał i tak dalej. Panie redaktorze, ja przyszedłem do szkoły i postawiłem na dobrą organizację pracy. W zamian za to naprawdę otrzymałem wysoką jakość pracy nauczycieli. Jeżeli w gminie udałoby się zmienić tą organizację pracy na bazie osób, które przecież w tej gminie pracują od wielu lat, ja myślę, że jestem przekonany wręcz, że efekty też można byłoby uzyskać naprawdę wyśmienite. Jakie? No przede wszystkim takie, żeby tą gminę popchnąć do przodu. No, to znaczy ściągnąć... Wielu wójtów... Może nie wójtów, a kandydatów na wójtów, radnych, burmistrzów, prezydentów mówi, że trzeba iść do przodu, trzeba się rozwijać, trzeba. Potem a niektórym się udaje zostać wójtem czy burmistrzem. No i następuje jedno wielkie nic. Mhm.
Jedynym, który doznaje rozwoju, no to jest ten, który został wójtem lub jego jakaś bliska rodzina, czy jego koledzy partyjni, czy tak. O tych osobach zdecydowanie można powiedzieć, że oni tak, idą do przodu po wyborach. To znaczy... Więc dlatego stąd moje pytanie, bo ogólnie powiedzieć, pójdziemy do przodu. Ale jak? Panie redaktorze, często tak jest, że wygrywają ludzie przypadkowi. Ludzie w Łukcie no, uwierzyli, że zmiana... Chce pan powiedzieć, że ten wójt to jest wójtem przypadkowym? To znaczy, on po prostu miał dużo szczęścia. Dlaczego taką tezę stawiam? Zmienił się proboszcz, no było lepiej, prawda? W takim odczuciu społecznym. Zmienił się dyrektor w szkole, no było zdecydowanie lepiej. I przecież to wójt, ówczesny kandydat na wójta, pan Malinowski, no chodził z hasłem. Zobaczcie, w szkole się zmienił dyrektor, jest lepiej. W gminie zmieni się wójt, to też będzie lepiej. On nie pokazał swojego dorobku. No ale każdy człowiek dorobek miał pokazać. Panie redaktorze, każdy człowiek ma jakiś dorobek. Ja zanim zostałem dyrektorem, miałem swój dorobek w poprzednim miejscu pracy. Jako dyrektor mam swój dorobek, ponieważ tego, co zrobiłem, nikt mi nie odbierze. Jako radny Rady Powiatu i przewodniczący tej rady mam pewien dorobek, którego nikt nie zabierze. Obecne działania w szpitalu też powodują to, że mam pewien dorobek, czyli to są określone działania, określone rzeczy, które się dzieją, które zmieniają rzeczywistość. To jest ten dorobek, o którym mówię. No. Pan Malinowski wszedł, no, nie mając ani dorobku, ani tak naprawdę przygotowania do tego, aby tą funkcję pełnić po prostu. No i stąd niestety ta gmina jest w sytuacji, jak jest. Oczywiście nie wszyscy to widzą, no ale ja jako osoba, która się na tym zna, no widzę, że na przykład budżet gminy no kompletnie nie jest przygotowany do absorpcji środków unijnych. No, stan zadłużenia z tego, co ostatnio widziałem, jest w wysokości 50%. Przy czym nie realizowane są żadne inwestycje. Sprzedaż mienia gminy była naprawdę na wysokim poziomie. Także ja się pytam, gdzie są pieniądze i na co zostały wydane. Tej odpowiedzi niestety do dzisiaj nie otrzymałem. Czy mnie zwalniałby pan? Absolutnie. To ja jestem naprawdę daleki od tego typu rzeczy, ponieważ to są po pierwsze ludzie, panie redaktorze, doświadczeni. To są ludzie, którzy czują tą gminę. To są ludzie, którym się chce. Tylko, no wie pan, jeżeli organizuje im pracę ktoś, kto nie ma pojęcia o organizacji, no to ja się nie dziwię. No, jeżeli widzą na przykład, że utrąca się dyrektora, który, że tak powiem, naprawdę dużo zrobił, który się angażował, no to jaki wniosek jest z tego? No lepiej się nie angażować, bo po co? Lepiej się nie wychylać. Tak to widzę. No i tak to niestety z tego, co rozmawiam z różnymi ludźmi, tak to też... Ale jeśli chodzi o ten rozwój, jeszcze wrócę. Pójście do przodu. Na czym to miałoby polegać? No, dobra organizacja czemuś służy, tak? Na uwolnieniu energii i pomysłów ludzi. Ponieważ ludzie nie są zagrożeniem. Mądrzejsi ludzie, na przykład ode mnie, nie są moim zagrożeniem. To są szansą. Są szansą dla gminy. Panie redaktorze, ludzie mają tyle pomysłów. Ludzie mają tak kapitalne naprawdę pomysły na pewne przedsięwzięcia, że to jest coś niebywałego. Tylko wystarczy to dobrze ukierunkować i znaleźć środki na to, ponieważ to tak naprawdę, tak jak będąc dyrektorem, no po prostu ja, gmina nie miała kasy, no uczciwie trzeba sobie powiedzieć, nie miała kasy na te wielkie inwestycje. To ja jeździłem do Warszawy, do sponsorów i po prostu prosiłem o to, żeby wspomogli tą szkołę. No i to się udało. To się udało, bo naprawdę wielkie rzeczy żeśmy zrobili. Wspólnie, nie mówię, że sam. Wspólnie wszyscy z nauczycielami zrobiliśmy wielkie rzeczy. Ale przy tym i uczniowie nam bardzo pomogli i ich rodzice. Naprawdę
naprawdę to była taka praca u podstaw wszystkich po kolei. Wracając nieco, co Wojciech Pański zrobił przez te lata na gminie? Panie redaktorze, będąc radnym, będąc w wielu wydarzeniach, z których teraz korzystają ludzie, przecież to ja też między innymi głosowałem za kanalizacją, to ja głosowałem za budową. Kontrowersyjna bardzo inwestycja, bardzo, bardzo droga jak na warunki i możliwości gminy, ale jednak podjęliśmy się tego trudu nad budową gminnego środka kultury, prawda? No to trzeba przyznać, że jest to w tej chwili chyba taka perełka, tak, albo no, wręcz najjaśniejszy punkt tej gminy, bo no, gdzie się nie ruszy, czy to w mediach, to kokos. Dokładnie. No to jest ten pomnik, który wystawił sobie poprzedni wójt Leonowicz, ponieważ on miał wizję o rozwoju tej gminy i on po prostu wiedział, że coś takiego w tej gminie musi być. I ja za tym głosowałem jako radny, ponieważ też uważam, że kultura szeroko pojęta jest spoiwem tak naprawdę społeczeństwa. I to właśnie ma teraz odzwierciedlenie w tym, co się dzieje wokół, ponieważ pracownicy są naprawdę bardzo zaangażowani w to, co robią i naprawdę wielki szacunek dla tego dzieła, które tam powstaje. Na co jeszcze miałem wpływ? No, głosowałem również jako szeregowy radny za świetlicami, które powstawały, prawda, czy w Koziej Górze, czy w Komorowie, prawda. Jest pan radnym, przewodniczącym Rady Powiatu. Panie redaktorze, tak jest. No tutaj też nie zasypuję gruszy w popiele. No, ta kadencja jest wyjątkowo hojna dla gminy Łukta, ponieważ przypomnę, że w tej kadencji udało się zrobić drogę w Ględach. No to jest przecież droga powiatowa. Ja obiecałem to wyborcom, że zajmę się tym, jeżeli uda mi się uzyskać mandat. Ten mandat mi się udało uzyskać, w związku z czym wywiązałem się ze złożonej obietnicy. To są, panie redaktorze, dofinansowanie dla ochotniczych straży pożarnych. Już tego wcześniej nie było. To jest inwestycja planowana, to jest inwestycja przebudowy drogi Zawady Małe i Plichta. Razem z nadleśnictwem Starej Jabłonki chcemy zmodernizować tą drogę. Wartość tej inwestycji to jest około 4 milionów złotych. W planach na przyszły rok chciałbym zrealizować inwestycję drogową, czyli położyć nową nakładkę na odcinku drogi powiatowej Plichta-Tadusz. No, to jest piękna droga, bardzo malownicza, niemniej jednak no, już w takim bardzo złym stanie technicznym. Jest to, panie redaktorze, szereg również działań takich małych, drobnych, polegających na dofinansowaniu różnych imprez, takich społecznych, czy to Dnia Dziecka, prawda, czy innych tego typu inicjatyw. Będzie pan kandydował w kolejnych wyborach na wójta? Panie redaktorze, na chwilę obecną ja nie wiem jeszcze, co będę robił. Zobaczę, jak to wszystko się będzie układało. Myślę, że warto by było, aby ten mój potencjał i moje zaangażowanie społeczeństwo doceniło. No, ale jaka będzie decyzja, zobaczymy. To jest, myślę, że pracuję ciężko na to, aby wyborców nie zawieść. No ale to mówię. To jest, panie redaktorze, ja jedno chciałbym zaznaczyć, że łatwo się krytykuje, bardzo łatwo się mówi, bardzo łatwo insynuuje się, bardzo łatwo przedstawia się tezy takie populistyczne. Natomiast mądrość polega właśnie na tym rozsądku, aby nie zawsze mówić, co się wie, a jeżeli się pewne rzeczy wie, to mówić je w sposób taki pełen dyplomacji, nie obrażając nikogo. No, ta sytuacja następuje tym, no co z tego, że on mnie obraził, zdeprecjonował mój dorobek. To się teraz odbudowuje powoli. Natomiast na ostatniej sesji był pan obecny Rady Powiatu, no i nawet w Ostródzie są takie, prawda, głosy, tam jedna z pań krzyczała, bo pan Paliński to zniszczył szkołę, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
No niestety... Znaczy wjechałem tu do pana, to stoi. Nie jest zniszczona. No właśnie. No właśnie, ale zobaczy pan, jak bardzo duży, jak bardzo wiele zła, że tak powiem, zrobiło to pomówienie, prawda? I musi pan sobie zdawać sprawę też brak elementarnej odpowiedzialności za słowo. Wie pan, ja jestem osobą publiczną, ja zdaję sobie sprawę, że można na mój temat powiedzieć więcej, aniżeli na temat człowieka, który się nie zajmuje tą sferą publiczną. I okej, nie mam nic przeciwko temu. Można powiedzieć, prawda, że nie wiem, jestem kiepsko wykształcony, mam luki w wiedzy, prawda, czy nie nadaję się do tego, czy do tamtego. Natomiast takie deprecjonowanie mojego dorobku i zwyczajne pomówienia i kłamstwa po prostu w sferze publicznej nie przystają. Wiele osób też pytało mnie, dlaczego nie pójdę z powództwa cywilnego, nie wytoczę procesu wójtowi. Ja myślałem o tym, nie ukrywam, że myślałem, ale panie redaktorze, ja też biorę odpowiedzialność za tą gminę. Nie jest w interesie gminy, aby na forum publikum konflikt między mną a obecnym wójtem był podgrzewany, podsycany. Dlatego mi zależy na spokoju, bo mi zależy na tym, czy to należy rozumieć w ten sposób, że chciałby pan doczekać czasu, że ja wiem, podacie sobie ręce i sobie wszystko wyjaśnicie? Znaczy, panie redaktorze, ja nawet w wywiadzie, który udzieliłem do pana gazety wcześniej, ja powiedziałem, że pojednanie jest możliwe dla dobra gminy, ale niestety jest jeden warunek. Tym warunkiem jest prawda. Ale przecież pan wójt nie stanie w prawdzie, ponieważ no, musiałby wcześniej odwołać wszystko to, co do tej pory powiedział. No on tego nie zrobi, ponieważ no, nie chcę używać tutaj kolokwializmów, ale no po prostu tego nie zrobi. Bo to oznaczałoby, że... A może pan nie docenia wójta? Być może nie doceniam, ale niestety znam cechy jego charakteru i śmiem twierdzić, że jest to mało możliwe. Ja jednak nie omieszkam zapytać go o to, czy zechce też może w formie wywiadu, czy w jakiejś innej formie odnieść się do tego, co nam pan powiedział. Zawsze podchodzę z nadzieją, że rozmówca będzie chciał panu informacji udzielić. To, o czym ja mówię, jest wszystko zawarte w dokumentach i wyrokach uniewinniających. Jeżeli pan wójt zechciałby się podeprzeć również dokumentami, nie tymi, które on sam wytworzył, nie które wytworzyła firma, której zapłacił, prawda, 10 tysięcy i tutaj też... Niemniej jednak, tak jak mówię, chciałbym bardzo z wójtem porozmawiać i z tego miejsca już go serdecznie zapraszam. Wcześniej, jeszcze przed emisją tego materiału, zaproszę go osobiście, jeśli uda mi się z nim tylko skontaktować. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Ostródzie, w Łukcie, może gdziekolwiek bądź. Dziękuję.